Witam Państwa serdecznie na naszym dzisiejszym webinarze w ramach kanału Dobry Wieczór Mandinik, który wystartował niedawno, ale jest kontynuacją projektu z ubiegłego roku, z roku pandemicznego, takiego startu roku pandemicznego, gdzie mieliśmy do czynienia oczywiście w trochę szerszym tego słowa znaczeniu, do czynienia z koronawirusem. Dzisiaj dla tych, którzy będą mnie oglądali czy później na YouTubie, czy będą oglądali mnie w późniejszym czasie, bo bardzo często później dostajemy takie informacje później. W związku z powyższym dzisiaj chciałbym powiedzieć, że będzie, myślę, że bardzo ciekawy temat, ponieważ stricte temat będzie podyktowany temu, co tak naprawdę chcemy dzisiaj Państwu przekazać, tak więc wiedzy kosmetologicznej. Dlatego też będę dzisiaj starał się powiedzieć Państwu trochę więcej na temat tak naprawdę działania w zakresie lipolitycznym podbródka. Bo to myślę, że będzie ciekawą formą, dla której dzisiaj z Państwem jestem. Nazywam się Dawid Cukierski, jestem głównym szkoleniowcem w marce Mondunik. Przez już 7 lat tworzymy markę Mondunik, czyli markę kosmetyczną. Ja z racji mojego wykształcenia kończyłem studia w Bostonie, kończyłem kilka uczelni wyższych, bo kończyłem i Clark University, kończyłem studia na Uniwersytecie Łódzkim i na Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, jak i również kończyłem ziołolecznictwo. Z wykształcenia zajmuję się i biotechnologią, i zajmuję się psychologią i pedagogiką, czyli też zajmuję się edukacją, ale też w dużym stopniu zajmuję się tym, co sprawia mi ogromną frajdę i przyjemność, czyli pracą z ziołami, a praca z ziołami to praca również z, drodzy Państwo, kosmetykami, które naszym były fundamentem od podstaw. Dlatego też dzisiaj temat taki, myślę, że bardzo fajny. Mam nadzieję, że wdzięczny dla Państwa, bo stricte związany z tym, o czym dzisiaj będziemy sobie mówili, będziemy o tym opowiadali. Tak więc będziemy mówili o lipolizie, drodzy Państwo, podbródka. Bo to temat na czasie, bardzo często wiele osób mnie o to pyta i rozmawia ze mną na ten temat w zakresie właśnie tych kwestii związanych z tym podbródkiem. Dlatego też ja pozwoliłem sobie ten temat dzisiaj troszeczkę Państwu zgłębić i troszeczkę przybliżyć Państwu temat właśnie, który dla Państwa dzisiaj przygotowałem. Temat jest dość ciekawy, powiem dlaczego. Dlatego, drodzy Państwo, że ja już od dłuższego czasu spotykam się z osobami, które ze mną rozmawiają w kontekście urządzeń, które mają, czy też naszych urządzeń, czy preparatów, w jaki sposób tak naprawdę w tych terapiach wykorzystywać właśnie terapie kojarzone, to znaczy co zrobić, żeby osiągać jak najlepsze efekty właśnie w terapiach z zastosowaniem na przykład różnych urządzeń, nie sięgając ostatecznie, drodzy Państwo, i tu będę przechodził do prezentacji, którą dla Państwa mam, nie przechodząc ostatecznie do takich już bardzo inwazyjnych działań, które wykorzystują preparaty właśnie lipolityczne, które zawierają w swoim składzie różne substancje, poza substancją, która jest bardzo popularna, fosfatydylocholiną i kwasem deoksycholowym, ale o tym, moi kochani, powiemy sobie w późniejszym czasie, bo jak życie pokazuje, nie każda technologia, nie każde zastosowanie danej technologii będzie po prostu skutecznie działało. W związku z powyższym ja sobie tutaj dla Państwa właśnie to przygotowałem i podzieliłem na kilka takich obszarów. Obszary związane właśnie z lipolizą, obszary związane z ujędrnieniem tego podbródka i będziemy sobie też opowiadali jeszcze, moi kochani, o zastosowaniu tak naprawdę różnych technik, które mogą spowodować spalanie tej tkanki tłuszczowej, bo bardzo dużo osób
ze mną często prowadzi rozmowę i mówi, że na przykład pomimo, że stosują różnego rodzaju preparaty czy lub zabiegi wyszczuplające, okazuje się, że na tym podbródku cały czas tam mamy to obwiśnięcie, no i bardzo często pojawia się to obwiśnięcie i niestety, ale no, mimo zastosowania różnych terapii nie mamy efektów takich, jakie byśmy chcieli. W związku z tym, że nie mamy tych efektów, jakie byśmy chcieli, no to musimy się pokusić o terapie kojarzone, czyli terapie te, które będą dla Państwa efektywne, nie tylko efektowne, ale także efektywne i o nich sobie, kochani, powiemy. Możecie w trakcie zadawać różne pytania, ja cały czas mi się tu wszystko będzie wyświetlało, będę starał się Wam odpowiadać na te pytania. Ci, co na żywo, ci, co oczywiście później będą mnie odsłuchiwali, mogą sobie oczywiście zadawać te pytania w późniejszym czasie i pisząc do nas. Temat wyszczuplanie podbródka, wolumetria twarzy z zastosowaniem mikropłądów Hydra Prime, HIFU-RF mikroiłowy, lipoliza iniekcyjna, terapia nacisku V-Slim w kuracji domowej, czyli to klientki powinny robić, żeby ten podbródek był mniejszy, a ta linia żuchwy była bardziej zarysowana mimo różnych zabiegów w gabinecie. Kochani, pierwszą podstawową rzeczą, o której powinniśmy pamiętać, to, moi drodzy, kilka takich obszarów, na które powinniśmy zwrócić uwagę. Ja sobie pozwolę zmniejszyć mnie, żeby troszeczkę, żebym był w boku, a żebyście wy widzieli bardziej oczywiście te slajdy. No i co my tutaj mamy, moi drodzy? Mamy tutaj na tym slajdzie pokazany podbródek. Ten podbródek ewidentnie, jak ja go tutaj zaznaczam, nawet sobie jeżdżę tak tą moją myszką, on zarysowuje się w różnym tego słowa znaczeniu. To znaczy, może on pojawiać się jako drugi podbródek, może się pojawiać jako po prostu druga broda, bardzo nisko wychylona w dół. Może się też pojawiać, moi kochani, wręcz nazywanie tego tak trochę nieładnie, tak zwanym wolem drugim, nie mylić już tutaj z problemami tarczycowymi, ale z przerostem tej tkanki tłuszczowej, która po bardzo długim, dużym przybraniu na wadze i schudnięciu pozostaje jako obwis poniżej albo pozostaje jako nagromadzenie tkanki tłuszczowej w danym tym obszarze. Pamiętajmy też, moi kochani, że w tej chwili w tym protokole HIFU, który Państwu powiem, myśmy go stworzyli, nazywa się tak zwany HIFU Bishop, czyli zmniejszenie troszeczkę nagromadzenia tej tkanki tłuszczowej w okolicach, w obszarze polika tutaj, czyli linii marionetek, gdzie bardzo często dochodzi do jeszcze obwiśnięcia i ten podbródek jeszcze nam obniża tą część dolną. Przez to no nie wygląda to estetycznie, wygląda to po prostu nieładnie. Często osoby, tak jak mówię, po zrzuceniu większej wagi borykają się z tym problemem dłuższy czas, dlatego też musimy brać pod uwagę wiele czynników, które na to wpływa, czyli przybranie na wadze, zrzucenie wagi w ostatnim czasie większe niż normatywne. Mówi się, że powinno się tak zrzucać mniej więcej tygodniowo po kilogramie, ale jeżeli ktoś zrzuci więcej, mogą się pojawić też te obwiśnięcia większe, prawda? Kolejny czynnik mogą być to jakieś czynniki wynikające z niedobrze wykonanych zabiegów medycyny estetycznej lub kosmetologii estetycznej. Mówię tutaj o źle wprowadzonych niciach. Ja dzisiaj o niciach trochę Państwu powiem, bo muszę o tym powiedzieć, bo ten temat jest na czasie i on no, gdzieś tam daje o sobie znać. Dlatego też są też nici źle podane, które mogą powodować opadanie lub też mogą nieestetycznie wyglądać w obszarze na przykład podbródka. I proszę zobaczyć sobie tutaj na tym drugim, nam zależy na tym, żeby wymodelować tą kość żuchwy w taki sposób, żeby ona była właśnie na wprost, tak więc żeby ona była prosta, rysując tutaj jeszcze ten kącik, czyli wolumetrię dając. Poniżej macie Państwo protokoły, które będę omawiał, czyli w jaki sposób będziemy wykonywali zabiegi
z wykorzystaniem RF-a mikroigłowego, z wykorzystaniem mikroprądów Hydra Prime w oczyszczaniu wodorowym, tak zwanym młotkowym, i w jaki sposób będziemy wykorzystywali HIFU do tego, żeby ten podbródek zmniejszyć, jego objętość. Przede wszystkim, żeby ten podbródek był nie tyle mniejszy, ale on był bardziej też mniej widoczny naocznie, ale też, żeby spowodować jego spłycenie i ujędrnienie. Nie ukrywam, że tu HIFU będzie czyniło pierwsze skrzypce, tak więc będzie to element taki no, najważniejszy i bez HIFU robienie z tym podbródkiem działań będzie dość trudne, powiem tak szczerze. Co nie znaczy, że jeżeli połączymy to czy z RF-em, czy z mikroprądami, nie będziemy mieli takich efektów. Będę przeplatał też lipolityki, drodzy Państwo, tak więc będę mówił dla tych, którzy gdzieś tam stosują lipolizy iniekcyjne. I tutaj odsyłam do dobrych szkoleń z lipolizy iniekcyjnej. Zapraszam do szkoleń takich, które prowadzi Warszawska Szkoła Medycyny Estetycznej i Kosmetologii na Pradze. Dlaczego, drodzy Państwo? Dlatego, że żeby robić dobrze lipolizę, trzeba po prostu wiedzieć, w których miejscach, ile preparatu, który preparat, ile zabiegów. Ja nie będę, drodzy Państwo, o tym mówił, bo to nie jest moja dziedzina. Pomimo, że na tym znam się dość, powiedzmy, dobrze, może nie na tyle, żeby po prostu o tym mówić, ale znam się i szkolę osoby, które robią lipolizy iniekcyjne właśnie z tymi preparatami, o których wcześniej powiedziałem, łącząc to z urządzeniami, czyli z tymi urządzeniami, o których sobie dzisiaj będziemy mówili. Ja oczywiście będę stosował jeszcze tutaj mezoterapię mikroigłową z zastosowaniem punktów nacisku V-Slim. Dlaczego? Dlatego, że moi drodzy Państwo, ampułki V-Slim będą bardzo świetnymi preparatami właśnie do tworzenia tych. Ja sobie jeszcze zobaczę, bo zdaje się, że właśnie o nich będę tutaj mówił, czyli będę mówił o tych preparatach jeszcze V-Slim, które są pakowane po, drodzy Państwo, 10 ampułek w środku do profesjonalnej kuracji w gabinecie. Witam Iwonkę, witam Kingę, witam Mariolę, Martę, witam Holandię, hui morgen, a w zasadzie to już bym musiał powiedzieć wieczorną porą, ale też będę chciał tę terapię Państwu zastosować i pokazać, w jaki sposób to stosujemy. Czyli proszę sobie zobaczyć na tym poniżej obrazie. Tutaj mamy takie kreseczki. Kreseczki, które idą w poziomie i idą w takim lekkim podskosem pionie. Te w poziomie mówią nam o tym, w jakich kierunkach będziemy wykonywali mikroprądy Hydra Prime. Pamiętajmy, że zawsze musimy być ostrożni w okolicach partycy i ją omijamy, ale tutaj tak musiałem to zarysować, żeby Państwu pokazać mniej więcej ten podbródek, o nazwijmy to, który tutaj mamy. I z drugiej strony te mikroprądy, które będą wchodziły bokami, czyli będą schodziły tak pod tym skosem. Czyli mamy poziomy i mamy skosy. I żebyśmy mogli tę terapię mieć, moi drodzy, skuteczne, musicie trochę zapomnieć to, co do tej pory było szkolone, co ja was szkoliłem, bo terapie na same podbródki muszą być bardziej wydajne i bardziej. Witam Robert, pozdrawiam cię, Robercie i Agnieszkę też pozdrawiam z Krakowa. Pozdrawiam was bardzo ciepło, moi kochani. Dlatego też tutaj takim jednym z elementów tej terapii no, będzie trochę zapomnienie o tych rzeczach, które wam powiedziałem. Dlaczego? Dlatego, że te terapie, które wam przedstawię, to są moje terapie, które ja uskuteczniałem przez jakiś czas. Rozpoczęliśmy cykl badań klinicznych z doktorem Łukaszem Milczarkiem, który jest u nas właśnie odpowiedzialnym człowiekiem, dyrektorem Międzynarodowego Centrum Badań Klinicznych przy Instytucie Mandinik i on będzie odpowiadał za te badania dotyczące podbródków, ale też muszę powiedzieć, że jest to połączone z projektem ISO,
który właśnie wczoraj dostaliśmy od Włoch jako potwierdzenie wysokiej jakości produkcji kosmetyków, ale nie tylko produkcji, i również w Polsce systemu sortowania i przygotowywania procedur wyjścia kosmetyków. To jest też bardzo ważna dla Państwa informacja, dlatego że od jutra będziemy ruszali z kampanią też pokazującą tę kwestię ISO, bo to też jest, myślę, dla Was ważne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo produktów, nie bacząc na to, że no niestety na rynku dzisiaj jeszcze europejskim cały czas jeszcze funkcjonujemy w dobie covidowej, gdzie będąc uzależnionym od wielu fabryk na świecie, no nie zawsze te surowce docierają nam na czas. Ale cieszę się, że jest też Marta, bo Marta robi, pozdrawiam Suwałki, Marta robi bardzo dużo iniekcyjnych zabiegów i obserwując Martę i jej progres, a znam Martę już, znam Cię Marta już trochę lat, w związku z powyższym, Boże, już to lat, to zabrzmi jak niedługo, jak jakiś zespół emerytów i rencistów, albo będzie iść na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ale nie, dlaczego mówię o Marcie, dlatego że Marta robi dużo tych zabiegów iniekcyjnych, to myślę, Tobie to pomoże w ogóle w osiąganiu, Marta, fajnych efektów na te podbródki przy kształtowaniu, moi drodzy, linii żuchwy. Zatrzymałem się na tym slajdzie, bo będę musiał trochę o nim powiedzieć. Kochani, żebyśmy w ogóle my mówili o zarysowywaniu linii żuchwy, mówili o jakiejkolwiek wolumetrii, to musimy zdawać sobie sprawę, że jeżeli przychodzi do Was osoba, która ma nadmiar tkanki tłuszczowej w obrębie żuchwy, w obrębie tutaj tej części dolnej i polików, no to niestety ta osoba po pierwsze powinna zrzucić trochę wagi. To jest no nie zawsze miłą informacją dla takiej osoby. Można też zacząć stosować te terapie, o których będę mówił, ale wtedy musimy zdawać sobie sprawę, że te terapie nie są tak szybkie, jakbyśmy się tego spodziewali. Czasem trzeba tych zabiegów zrobić naprawdę sporo, żebyśmy my mogli w ogóle mówić o jakichkolwiek efektach, dlatego nie wolno oszukiwać ludzi. Ja to podzieliłem sobie na takie formy jak BMI. Jeżeli ktoś ma powyżej 26 BMI, czyli ma nadwagę powyżej między 10 a 15 kilo, to powiem szczerze, te nasze terapie, które będziemy tutaj stosowali, będą naprawdę bardzo szybkie i skuteczne. Że jakbym nawet tak do 20 kg powyżej BMI, możemy sobie naprawdę w tym fajnie gmerać. Jeżeli ktoś ma, bo też są takie osoby, miałem w sobotę taką osobę, która była szczupła, ale miała bardzo okrągłą twarz po prostu. I tutaj tu już mamy sytuację taką, że osoba się trzyma w tym naszym BMI, ale u tej osoby trzeba zmienić ten, jakby to powiedzieć, zmniejszyć ten nadmiar tkanki tłuszczowej. W związku z tym tutaj w miarę to skutecznie będzie nam przebiegało, ale pamiętajmy też czynniki osobnicze. Czyli no, są takie osoby, które są oporne w ogóle na działanie różnych tych, moi drodzy, substancji. Pozdrawiam Cię, Iwonka, z Góry Kalwarii. Zawsze jak jadę tam w tamtym kierunku, to zawsze na tym rondzie tam dłużej stoję, ale zawsze miło wspominam Górę Kalwarii. Tam mają przepyszne jedzenie, obiady domowe. Mają tam naprzeciwko Ciebie, Iwonka, w takim chyba bunkrach wojskowych, tak jakbym to powiedział, no teraz to pewnie zamkniętych, ale przepyszne obiady tam mają, tak więc zawsze miło kojarzę Górę Kalwarii. Dobra, kochani, idźmy do konkretów. Jak to generalnie będzie wyglądało w przypadku tych nadmienie? Tak. Pragnę jeszcze tylko tak marketingowo trochę powiedzieć, że wystartowaliśmy już od tego tygodnia z prezentacjami tej fali elektromagnetycznej cooling kropelkowo-powietrznej. To jest specjalna taka urządzenie z falą elektromagnetyczną, która wywołuje 30 tysięcy skurczów mięśni w 30 minut. Tak więc te osoby, które robią zabiegi na ciało, będą zadowolone, bo jest to świetne urządzenie, zresztą bardzo modne w tej chwili w ogóle w całym świecie do modelowania i rzeźbienia mięśni brzucha, boczków, klatki piersiowej, brazylijskich pośladków. Jest bardzo dużo protokołów zabiegowych, ramion, łód pośladków. Świetne urządzenie dla trochę leniwych, czyli takich, którzy nie bardzo chcą chodzić na siłownię, ale chcieliby położyć się.
Jest to zabieg bardzo intensywny, naprawdę w te 30 minut się dzieje bardzo dużo. Są programy automatyczne i manualne, tak więc zapraszam do śledzenia naszego fanpage'a, bo zaczynamy jeździć, zaczynamy robić prezentacje. Tak więc kto sobie życzy takiej prezentacji, to moi kochani, wystarczy nam napisać i będziemy, moi drodzy, organizowali. Staramy się to organizować w jakichś takich hotelach, dlatego że urządzenie waży ponad 50 kg, w związku z powyższym jest dość duże i ważenie tego takie nie jest łatwe, bo też nie jest małe wbrew pozorom. Tak więc no, będziemy się starali to robić w ten sposób. Oczywiście tam, gdzie jest to wymagane, jedziemy i robimy pokaz. Urządzenie jest bez praktycznie waszego udziału, ponieważ wy wystarczy, że wkładacie głowicę, zapinacie pasami, uruchamiacie program i w zasadzie nic nie musicie więcej robić. To urządzenie robi za was, przekładacie sobie tylko 130 minut na wybraną partię. Ale o tym już w sobotę. W sobotę będzie pierwszy webinar z pokazem tego zabiegu właśnie u nas. No dobrze, moi kochani. Przypominam o tarczy, dopłaty do tarczy na urządzenia. Te osoby, które nie korzystały, warto z tego korzystać. Te, które skorzystały, no to oczywiście cieszy nas to bardzo. W nich jest wodorowe, jest magnefio, to nowe urządzenie, jest HiFu i RF mikroigłowy. Tak więc kto by sobie tam życzył pokazów, warto pisać, tak jak i termogenik. Dobrze, kochani. Taki wniosek się wypełnia w przypadku tarczy i można działać. Moi drodzy, jak w ogóle działamy sobie w przypadku podbródka? Te osoby, które mają oczyszczanie wodorowe, wiedzą, że w oczyszczaniu wodorowych są tak zwane mikroprądy Hydra Prime. To są mikroprądy, które mają prąd stały i prąd przerywany, prąd zmienny. Prąd stały to jest prąd, który, moi kochani, przepływa po całości, powodując mikrouszkodzenia, o tak to bym powiedział, których celem jest przebudowa tych włókien kolagenowych ostatecznie. Ale mamy tutaj dwie głowice najważniejsze, a w zasadzie jedna, która się nazywa Hammer Electricity. I ta głowica, moi drodzy, Hammer Electricity jest głowicą typowo na mocne ujędrnianie i mocne też wyszczuplanie w obrębie nagromadzonych obszarów z tkanką tłuszczową. Czyli gdzie? No i tutaj, moi drodzy, chwilkę przejdę i się będę musiał uaktywnić. Czyli, moi drodzy, wszystkie te obszary, które są w obrębie tutaj całego tego podbródka, i teraz pamiętajcie też, że podbródek to nie jest tylko ta część, tylko bardzo często to jest też ta linia lekko żuchwy i tutaj ta część wokół. Czyli trzeba sobie, tak jak przy HiFu się rysuje ten obszar tutaj podbródka, narysować sobie i ten obszar, którego jest nadmiar, omijając kości. I o tym musimy pamiętać, bo nie pracujemy na kościach. Kości nie są miejscem, dlatego że każde uderzenie tymi mikroprądami będzie bardzo bolało. Pamiętajmy, że przeciwwskazaniem do tych mikroprądów, tak jak przy HiFu, będą wszelkie wszczepy metalowe, rozruszniki serca, wszelkie, drodzy Państwo, tutaj implanty, które są wykonane, na przykład implanty tytanowe, czyli wszystkie metalowe części i wszystkie osoby z padaczką, wszystkie osoby z jakimiś chorobami nowotworowymi, o tym będziemy musieli, kochani, naprawdę pamiętać. Czyli tutaj mamy dwa prądy. Prąd stały, który biegnie po całości jako element całej fali i on uderza. I musimy pamiętać, że żebyśmy mówili o jakimkolwiek spalaniu i ujędrnianiu, musimy, kochani, zaczynać od parametrów wyższych, czyli nawet, kochani, od 4 w górę. Pamiętając, żeby nie dotykać tutaj żadnych, moi drodzy, obszarów, które są, czyli obszarów związanych z kośćmi. Żadnych kości nie tykamy, moi drodzy, bo to się może skończyć zapaleniem kości. Robimy to dokładnie tak, jak było na tym rysunku, czyli robimy najpierw w poziomie, czyli jeździmy tym młotkiem w poziomie cały czas, około 5 do 10 minut przechodzimy na kolejny obszar, i na kolejny obszar, tak jak ta tkanka tłuszczowa, moi drodzy, jest. Czyli jeździmy w poziomie, a później w pionie pod lekkim skosem. Robimy tak około, moi drodzy, tak
Oczywiście, jeżeli tego podbródka jest bardzo dużo, no to musimy sobie zdawać sprawę, że to może trwać około 15 minut do 30 minut. Czyli pierwszą metodą, która jest, to jest właśnie te mikroprądy. Jak my robimy? Bierzemy sobie, moi kochani, ampułki. Bierzemy sobie te ampułki właśnie z V-Slimem. Rozrabiamy je, moi drodzy, w proporcji 2 do 10, czyli na przykład całą ampułkę możecie sobie rozrobić w okolicach 20 ml dowolnej maski ujędrniającej, liftingującej, czyli może być to maska Botopax, może być to maska witaminowa, może być również też to, moi kochani, maska z linii Excellence Gold. Mieszamy i nakładamy tą warstwę i rozpoczynamy wtedy, moi drodzy, głowicą tą Hammer Electricity w poziomie i w pionie pod skosem. Tak, żeby, moi drodzy, było to odczuwalne, omijając miejsca kości. Od 5 w górę. Najpierw zaczynamy prądem stałym i robimy około 10 minut, następnie prądem zmiennym na wyższych parametrach, nawet, moi drodzy, do 7, uderzając to, moi drodzy, pod skosem. Również około 10 minut. I to spowoduje, moi drodzy, bardzo fajne ujędrnienie też tego podbródka i taki efekt natychmiastowy. Dlatego, że te mikroprądy właśnie Hydra Prime są bardzo mocne. Teraz tak, jak to połączyć, moi drodzy, z lipolizą iniekcyjną? Jak to połączyć na przykład z nićmi? No bo ktoś sobie może powiedzieć tak, a co w sytuacji, jeżeli ja robiłam lipolizę iniekcyjną w tym miejscu, to czy ja mogę sobie to zrobić? Założenie jest takie, moi drodzy. Przy lipolizie iniekcyjnej przynajmniej powinniśmy odczekać około 3 tygodni i powyżej tych 3 tygodni możemy rozpocząć, moi drodzy, te mikroprądy w tym miejscu. Czyli jeżeli była robiona lipoliza. Oczywiście, jeżeli robicie mikroprądy, możecie po tych mikroprądach zrobić, moi drodzy, lipolizę iniekcyjną zaraz, od razu. Tak więc tutaj nie będzie przeciwwskazań do tego, żeby to, moi drodzy, również wykonać. Tak więc będziecie mieli tutaj dwie metody. Co w sytuacji, jeżeli są nici PDO, PLA, jakieś nici tam haczykowate, bo to też różnie, czy te wiązane takie na okrągło. No kochani, tu nie ma przeciwwskazań do tego, żeby jeździć tymi mikroprądami, ale po niciach, no raczej staramy się, moi drodzy, tu nie dochodzi to do powięzi mięśniowej, ani gdzieś tam do tkanki bardzo mocno tłuszczowej. Mamy ten bardzo większy efekt ujędrnienia, dlatego te mikroprądy będziemy stosowali też w połączeniu z HIFU, o czym będę zaraz mówił, ale pamiętajcie, że ten odstęp powinien być zachowany no przynajmniej miesiąc po takich niciach, ale możecie też, moi drodzy, skutecznie to wykonywać po, jak i również przed. Dobrze. Wpadnę Iwonka na kawkę, nie ma problemu. Dlaczego będę chciał mówić o HIFU? Bo, moi drodzy, HIFU w tym obszarze jest o tyle niezbędnym urządzeniem, a szczególnie jak się ma lipolityki, dlatego że, moi drodzy, jest to urządzenie, które rozgrzewa, wytwarza temperaturę od 68 do 72 stopni Celsjusza. Oczywiście ktoś by powiedział, że no może dojść do denaturyzacji białek. No kochani, jest to tak przygotowane, żeby nie doprowadzać do tego, a żeby to miało wymiar obkurczania tych włókien też kolagenowych. Ale przy tym podbródku, i tutaj będę też od razu to przechodził w prezentacji, przy tym podbródku musimy, moi drodzy, pamiętać, że tu będziemy pracowali głównie kadridżami dwoma, tylko i wyłącznie. Kadridż 4,5 i kadridż, moi drodzy, trójka. Nie pracujemy na półtorówce, bo to w ogóle do niczego nam jest niepotrzebne. Jeżeli robimy działanie lipolityczne, to kochani, przyjmuje się zasadę, że na sam ten obszar tutaj podbródka będziemy, moi kochani, musieli wykonać na każdej tej linii 30 strzałów 4,5, 30 strzałów trójką, czyli razem 60 na jedną linię na kadridżu. Czyli mając podbródek klasyczny na 2, co zaraz Państwu pokażę, bo mam to na slajdzie i to od razu pokażę, proszę sobie zobaczyć. Czyli mając klasyczny podbródek na 2, czyli tu
mamy 1, 2, no powiedzmy 3. Raz, dwa, trzy, tak klasycznie rysując, a tak naprawdę wychodzi nam bardzo często nawet 4, bo wychodzą dwa na podbródku i dwa na bokach. To moi kochani, zobaczcie, to będzie 31 obszar, 32, 33, 34. Czyli mamy 240 strzałów na podbródku na 4,5 plus 240 strzałów na trójce. Czyli prawie 500 strzałów na podbródku, żeby go ujędrnić. No to jest bardzo dużo mimo wszystko. 480, moi drodzy, strzałów. I po tych strzałach haifu możecie sobie łączyć to z terapią kojarzoną, na przykład z mikroprądami dodatkowo. Nie dziwcie się, że mogą się pojawić też delikatne, a nawet czasem większe zasinienia. W tych miejscach po wykonaniu tego zabiegu mogą się pojawić po prostu siniaki, bo jest dość dużo uderzeń. Pamiętajcie też o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy i tu się już muszę znowuż uruchomić, tak zwana praca krzyżowa. Czyli możemy sobie zrobić jeszcze tak zwaną pracę krzyżową, czyli jeżeli tu jest nadmiar tkanki tłuszczowej, ale nie tak poniżej, to 15 w pionie, 15 w poziomie, tak żeby było 30 na obszar. Co nadal daje nam te 48, mam nadzieję, że to jest dla Was zrozumiałe. Czyli jeżeli ja sobie rozrysuję, tak jak rysowałem na moich filmach, raz obszar, drugi, trzeci, czwarty, to na każdym obszarze albo w pionie tylko 30, albo 15, 15, czyli pion, poziom. Pion, poziom. Czyli po 30 strzałów musi być na obszar. Jaką energię ustawiamy? Bo też mogą padać takie pytania. No to jaką energię powinnam ustawić na obszarze? Moi kochani, przy spalaniu tkanki tłuszczowej, no nie możemy dawać za małej tej energii. Ale musi być to odczuwalne, trochę bardziej odczuwalne niż klasycznie. I te dżule powinny znajdować się od 0,8 dżula, nawet do 1,2 dżula. Na nowych haifu, dlatego że tam jest troszeczkę inaczej ustalony parametr energetyczny, a w przypadku trójki od 0,45, 0,50 do 0,75 powinna być energia. Lekki dystans od 1,2 do 1,4, a w przypadku starszych haifu, tych, które miały jeszcze możliwość generowania większej tej fali ultradźwiękowej, energia powinna kształtować się, moi drodzy, nawet od 0,80 do 1,6 joula w przypadku 4,5, a w przypadku trójki powinna się kształtować od 0,40 do 1 joula. Tak więc, moi drodzy, pamiętajcie, że tutaj musimy podziałać lipolitycznie. Ten obszar pozabiegowy będzie dość bolesny. Bolesny mówiąc, mam na myśli po zabiegu, bo podczas zabiegu pamiętajcie, że tkanka tłuszczowa jest świetnym izolatorem. Nie dochodzimy zawsze do kości, granicą są te kości, tak więc zawsze pamiętamy i ten obszar, moi drodzy, sobie uderzamy tą falą ultradźwiękową na większym parametrze. Czyli widzimy, jak to, moi drodzy, działa. Pamiętajcie, że to też wpłynie na polepszenie wyglądu tych chomików, bo o chomikach zrobię sobie oddzielny webinar dotyczący w ogóle podniesienia chomików. Nie chomików, tylko tak, chomików tych, bo to sobie zrobimy już oddzielnie. Natomiast dzisiaj mówiąc o tym podbródku, bo o tym padało masę pytań dotyczących, co robić, jak robić te podbródki, to o cenach też dzisiaj sobie powiemy. W każdym bądź razie tu możemy sobie podziałać właśnie haifu. No i teraz tak, jak to łączyć z mikroprądami Hydra Prime? Jak to połączyć z mezoterapią mikroigłową? Jak to połączyć z lipolizą iniekcyjną? Jak to połączyć z RF-em mikroigłowym? No, kochani. Otóż już Dorota mi zadała pytanie, a RF z Volumetic pomoże przy podbródku? Pomoże. Bardzo dobrze, bardzo fajne też stwierdzenie, bo Volumetic zawiera tą nanokrystaliczną technologię, która ma działanie na zasadzie tych protonów, które mają za zadanie naciągać i ujędrnić, ale byłoby to trzeba połączyć z mezoterapią mikroigłową. I teraz możemy zrobić
Tak, co na starym, Marta? To musisz mi bardziej objaśnić, to będę odpowiadał. Ale idźmy teraz jeszcze HiFi i wrócę do Volumetica. Zobaczcie, co robimy. Robimy sobie taki następujący protokół. Otóż przychodzi klientka na samo HiFi. Możecie zrobić samo HiFi. Możecie zrobić, moi drodzy, nie ukrywam, że HiFi będzie najskuteczniejsze w połączeniu z lipolizą iniekcyjną. I tutaj patrzę się trochę na Martę, bo wiem, że to naprawdę Wam zadziała. Robicie, moi drodzy, jedną rzecz. Ci, co mają lipolityki, czyli te wszelkie, ja nie będę tu nazw substancji wymieniał, ja nie pracuję na, moi drodzy, na żadnych preparatach z fosfatydylocholiną przy twarzy, bo uważam, że to jest bardzo niebezpieczne. To na ciele można sobie robić, ale są wiele innych jest preparatów, które możemy używać iniekcyjnie. I powiem, jak ja to widzę. Ja widzę to, moi drodzy, w ten sposób. Najpierw robimy sobie HiFi. Pierwsze, dość mocne. Działamy naprawdę dość dużą energią, jeżeli chodzi o te 4,5 i trójkę. Następnie, po mniej więcej dwóch, trzech tygodniach od wykonania HiFi, zapraszamy klientkę i robimy sobie pierwszą lipolizę iniekcyjną. Jeśli jest nadmiar tej tkanki tłuszczowej, zapraszamy ją za 3 tygodnie i robimy kolejną. Jeśli jeszcze, to jeszcze. Czekamy około 2 miesięcy od wykonania HiFi i powtarzamy, moi drodzy, HiFi. I znowuż powtarzamy w tym obszarze HiFi na ten obszar. W przypadku nadmiaru tkanki tłuszczowej HiFi wykonujemy nawet 3-4 razy na podbródku w odstępach 2-3 miesiące. Jeśli jest to niewielki podbródek, wystarczą 1-2 zabiegi, można to połączyć z lipolizą iniekcyjną. Tak jak powiedziałem, zachowując te odstępy. Jeżeli żeście już zrobili lipolizę iniekcyjną, to minimum 3 tygodnie przerwy i przechodzimy do HiFi. Są takie, moi drodzy, preparaty, które dają możliwość wykonywania po lipolizie iniekcyjnej już za tydzień HiFi. I takim preparatem, no nie powinienem tutaj mówić, ale jest preparat firmy Tabeline, który ja uważam, że jest jednym z lepszych preparatów przy lipolizie iniekcyjnej i dość dobrze działającym. Jest także Prosline, też taki bardzo fajny nowy preparat, który bardzo fajnie też łączy się z HiFi. Ale czasem lepiej zrobić HiFi i zaczekać, zanim się będzie cokolwiek tam puszczało. Bo to też, moi drodzy, trzeba takie mieć szkolenie i wiedzieć, w których miejscach tą lipolizę dobrze robić. Jak to połączyć sobie na przykład z mezoterapią mikroigłową? Kochani, mezoterapia mikroigłowa w przypadku na przykład zastosowania wolumetycznej mezoterapii nano, gdzie wykorzystujemy igły, których jest tam więcej, musimy sobie zdawać sprawę, że powinniśmy te igły no, dość głęboko wysunąć. Bierzemy wtedy ampułkę V-Slim, i tą ampułkę, moi drodzy, V-Slim nakładamy i robimy najpierw HiFi, a później mezoterapię mikroigłową z zastosowaniem V-Slima. V-Slim będzie się dobrze w tym obszarze sprawdzał, ale staramy się jak najgłębsze igły tam, moi drodzy, stosować przy dość gęstych uderzeniach. Tak więc wtedy robimy HiFi, czekamy sobie 3 tygodnie, niech to sobie popracuje i przechodzimy, moi drodzy, do mezoterapii mikroigłowej, wolumetycznej z zastosowaniem ampułki V-Slim. Dobrze. Jak można jeszcze dołączyć Volumetic w postaci, moi drodzy, RF-a, który nie jest RF-em mikroigłowym, którego jestem ogromnym fanem i uwielbiam go robić i z laserami, i z właśnie różnymi iniekcyjnymi z preparatami, jak na przykład nawet nici. Przed nićmi lubię zagęścić tą skórę RF-em mikroigłowym, ale do czego zmierzam, moi drodzy? Jeżeli ktoś ma Volumetic, to ma tam bardzo fajnego RF-a wolumetycznego z tym protonami. I dobrze by było, moi drodzy, nawet po HiFi możecie sobie już tego RF-a uruchamiać nawet już po 3-4 dniach. Pamiętajcie, że może się pojawić to zasinienie, w związku z tym jak się pojawi, to trzeba zaczekać chwilkę, niech to nam zejdzie, bo ciepło nie będzie temu sprzyjało do końca,
Ale moi drodzy, robimy sobie w ten sposób, że właśnie bierzemy sobie haifu, następnie czekamy 5-4 dni, tydzień, zapraszamy i robimy kolistymi ruchami. Maskę łączymy kremową Botopax Excellence Gold z V-Slimem i moi drodzy, kolistymi ruchami rozgrzewamy na maksa. Na maksa, moi drodzy, i w miarę energicznie. Moi drodzy, masujemy około 15-20 minut, tak żeby też ten obszar ujędrnić. Tak więc tutaj macie odpowiedź, moi drodzy, w jaki sposób robić tą terapię łączoną z zastosowaniem mezoterapii mikroigłowej, z zastosowaniem lipolityków klasycznych, te osoby, które robią to i są po szkoleniach dobrych. Przypominam, że tu trzeba naprawdę przejść dobre szkolenie, wiedzieć, jakie są depozyty, wiedzieć, na jakiej głębokości wprowadzamy, wiedzieć, jakie są przebiegi tam odpowiednich nerwów i obszarów zakazanych, bo musimy pamiętać, że ja pozdrawiam tutaj szkoleniowców z Wyższej Szkoły Medycyny Estetycznej, którzy mi pokazywali właśnie klientkę po lipolizie podbródka, która przyszła z taką gulą czerwoną, w której, moi drodzy, zebrała się ropa. No i trzeba było to przebić, bo niestety lekarz musiał to zrobić, ponieważ no, groziło to, moi drodzy, sepsą. W związku z powyższym trzeba mieć o tym pojęcie, które przede wszystkim trzeba wiedzieć, jakie preparaty się wprowadza i trzeba wiedzieć, na jakich głębokościach one powinny być wprowadzone. To jest taka jedna z podstawowych rzeczy. No, ale mamy już omówioną procedurę, moi drodzy, właśnie tego podbródka. W związku z powyższym ja jeszcze tylko przypomnę, że HIFU działa na powięzi mięśniowej SMAS, czyli na warstwie bardzo głębokiej, moi drodzy. Dlatego na tym nam najbardziej zależy, czyli musicie dokładnie wykonać tym 4,5 tą procedurę, następnie dopiero trójką i w ogóle Was nie interesuje, moi drodzy, górna warstwa skóry właściwej, półtorówka Was w ogóle nie interesuje, bo to nie jest Wasz obszar zainteresowania w przypadku tego zabiegu. I tak jak powiedziałem, potrafi być tych strzałów na obszar 30, zakładając cztery obszary, czyli czołowa, ta część i boki, no to musicie, moi drodzy, nałożyć 200, moi drodzy, 40 razy 2, czyli 480 strzałów. Rozumiecie, moi drodzy, że żeby ten efekt był, tych obszarów musicie wystrzelać naprawdę galancie. Dobra. No to czego my się możemy spodziewać przede wszystkim? Po tym, na podbródku, na pewno efektu liftingu takiego szyi i uwidocznienia bardziej kości żuchwy. Dzięki temu dopiero wtedy, moi drodzy, i tu muszę to pokazać, dopiero wtedy, jak uwidocznicie te kości, ten podbródek nam trochę spadnie, to jest szansa na modelowanie, moi drodzy, żuchwy i zabawa z polikami, prawda? Czyli można sobie te poliki bardziej, jak komuś to przeszkadza, po prostu zacząć również spalać tutaj tkankę tłuszczową. Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś się chce bawić w poliki, to trzeba najpierw, moi drodzy, zrobić tak zwany HIFU Bishop, ale o tym będzie oddzielne szkolenie i o tym powiem, jak robimy te HIFU Bishopy, żebyście nie zrobili obwiśnięć jeszcze większych, ale do tego sobie dojdziemy, moi drodzy, bo to na polikach bardzo fajnie u osób takich bardziej krępych bardzo fajnie będzie wyglądało i wtedy zabawa kwasem hialuronowym, jeżeli chodzi o modelowanie właśnie żuchwy, no jest jak najbardziej wskazana i wręcz nawet, moi drodzy, pożądana, jeżeli chodzi o wykonanie tego zabiegu. Dobra. O HIFU nie będę mówił, bo to było już wiele szkoleń. Zapraszam do filmiku na ten temat. Co jest przeciwwskazaniem, moi drodzy, przy tym podbródku? No to powiedziałem, szczepy metalowe, biżuterię, zegarki, czas zdjąć, żeby, moi drodzy, zacząć. No i oczywiście pamiętajcie, moda jest teraz bardzo często na wydłużanie tego podbródka i potrafi się wprowadzić nawet w podbródek. No ja, moi drodzy, widziałem 8 ml wprowadzane u osoby. Tak więc wydłużanie tego podbródka. A więc pamiętajcie, że ten podbródek, jeżeli wydłużamy tu, to on wydłuża się bardzo często, ale cały czas to nam zostaje. A więc nie wchodzimy na kwas hialuronowy, bo każdy strzał
będzie powodował jego no po prostu degradację, tak więc jego szybsze rozpuszczanie się. Tak więc też musimy w HIFU pamiętać o tej procedurze w przypadku podbródka. No dobrze, nie ćwiczymy. Miejsce po zabiegu przy takiej ilości strzałów będzie obrzęknięte. Od razu Was uczulam, na 10 osób 5 będzie spuchniętych w tym miejscu. 5 osób będzie mogło mieć obrzęk i 5 osób będzie miało, no może nie będzie miało, ale powiedzmy jedna, dwie osoby z tych wszystkich może mieć siniaki w tym miejscu, tak więc musicie, moi drodzy, wyczulić się na ten obszar, że on po prostu będzie troszeczkę bardziej taki, no mniej ciekawie wyglądał, o tak bym to ujął dyplomatycznie. Nie forsujemy się, nie ćwiczymy i te zgłoszenia przez tydzień, dwa boli, pobolewa mnie tutaj, to jest normalna rzecz, tak ma być, moi drodzy, i tak to, moi drodzy, będzie. Zobaczcie sobie, tutaj jest ten właśnie ten, czyli ten podbródek i chomiki, to o czym ja mówię, czyli tutaj ten podbródek, który nas interesuje, chomiki na bokach, o chomikach jeszcze będziemy sobie jedną procedurę, moi drodzy, uskuteczniali. No i popatrzcie sobie tutaj zdjęcia, bo to są na naszej stronie HiFusion, właśnie widoczne u takiej o dziewczyny, której podbródek też robiliśmy, ale przy okazji sam podbródek robiliśmy i poliki, wymodelowało się już bardzo ładnie linie marionetek i przede wszystkim bruzdy nosowo-wargowej. Jeszcze fajnie by było tutaj u tej dziewczyny zrobić, bo to jest dziewczyna tam 40 lat, 40 tam chyba 3 czy 4 lata. Fajnie byłoby jeszcze poliki lekko tutaj zrobić, czyli ten Bishop HIFU, żeby to wpadło do środka i wtedy możemy remodeling robić, moi drodzy, kości żuchwy. Czyli możemy bawić się już wtedy kwasami hialuronowymi i możemy sobie tutaj tą kość zarysowywać. Jeśli klientka ma taką potrzebę, jak nie, no to oczywiście tego, moi drodzy, nie tykamy. Tu możecie też sobie zobaczyć, że zmniejsza się ta pucołowatość, czyli ta większa ilość tkanki i musimy pamiętać, że ta energia przy osobach z większą nadwagą musi być wyższa. Tu zobaczcie sobie, tu już macie te podbródki. Zobaczcie, tu już nawet w przypadku tutaj tego podbródka pierwszego po lewej stronie, zobaczcie, tu nie ma zarysowanej kości w ogóle żuchwy, ponieważ ona jest oblana tkanką tłuszczową, ale już na dole, jak zobaczycie sobie, zobaczcie sobie, jak tu się już pięknie ten podbródek zmniejszył, dzięki temu bardziej zarysowała się kość żuchwy, czyli ona bardziej wysmukliła automatycznie twarz, ale jeszcze nie podziałała, moi drodzy, na linię marionetek, tak jakbyśmy sobie tego oczekiwali. Czy tak jak tutaj osoby, tutaj ewidentnie z nadmiarem tkanki tłuszczowej, zobaczcie sobie, myśmy tutaj stosowali terapię, wypadałoby jeszcze po prostu no, kilka zabiegów zrobić w terapiach łączonych. No dobrze. Ilość strzałów. Popatrzcie sobie tutaj, moi drodzy, tutaj mamy takie obszary 11, przepraszam, 8, 9, 8. To są te obszary, które nas najbardziej interesują przy podbródku, czyli 8, 9, 8. To są te obszary. I tych linii musicie, moi drodzy, wykonać na tym całym obszarze, który często dzielimy na dwa, bo te szyje są duże, 30, czyli tutaj byśmy zrobili 30, 30 i 30, czyli razem mielibyśmy, moi drodzy, 90 na 4,5 i 90 na trójce, ale jakby były 4, to było 120. I z reguły jest 4 i tu musicie, moi drodzy, taki przyjąć scenariusz działania. Kiedy nie będzie efektów na podbródku, moi drodzy? Kiedy zrobicie za mało strzałów, czyli zrobicie nieodpowiednie strzały, zbyt małą energię dacie, moi drodzy, na tkankę tłuszczową. Na tkankę tłuszczową musicie dać wyższą energię, nie bać się tutaj przede wszystkim. To nie jest ujędrnianie, bo w przypadku dużej energii ona nie będzie dobra, jeżeli macie podbródek wiszący, ale nie ma nadmiaru tkanki tłuszczowej, tylko on obwisł. To wtedy nie możecie zbyt wysokiej energii dawać, tylko musicie mniejszą, bo wtedy nie spalamy tkanki tłuszczowej, tylko ujędrniamy. No i za mało strzałów, proszę zobaczyć, za mało strzałów na obszar z widoczną utratą jedności lub nadmiarem tkanki tłuszczowej. Czyli zasada jaka? Gęsto. Tak jak się robili polityki. Nie wiem, czy Marta mi to potwierdzi, czy nie, ale moi drodzy, czasem w podbródek, jak ktoś robi lipolizę iniekcyjną,
to trzeba, moi drodzy, wprowadzić, no nawet, moi drodzy, na sam podbródek do 30 ml. To się wydaje, ktoś by powiedział, Boże, ile to jest, moi drodzy, ale tak jest, moi drodzy, jak podbródek jest duży, no to i tych mililitrów trzeba będzie dużo wprowadzić. I tych metod jest, są różne, są punktowe, można też kaniulą wprowadzać, ale generalnie różnie to wygląda. W każdym bądź razie tu też musimy zrobić gęsto, czyli HIFU musi być ten obszar gęsty. No dobrze. To już pamiętajmy o ilości żelu w przypadku tutaj HIFU. Nie pracujemy na półtorówce, o czym mówiłem. Mogą się pojawić zasinienia i musimy uważać, jeżeli są nici. Nici są przeciwwskazaniem, kwas hialuronowy tutaj, ale na podbródku raczej się nie podaje stymulatorów tkankowych ani kwasu hialuronowego, chyba że jest nieusieciowany, ale możemy sobie, moi drodzy, bardzo fajnie pracować. Dlaczego łączymy to z RF-em, moi drodzy, mikroigłowym? No i tutaj musimy się troszeczkę chwilę zatrzymać, bo już nie raz o tym mówiłem i wykłady prowadziłem i stacjonarnie, i online, że RF mikroigłowy, moi drodzy, wypuszcza wiązkę, która działa na zasadzie takiej, jak tutaj pokazane jest, czyli wchodzą igły, igły są izolowane, na końcówkach igieł wychodzi fala, wchodzi RF, czyli wpuszczamy już, i on wychodzi już jako zimny i koaguluje w środku. On oczywiście nie dochodzi, moi drodzy, do tkanki tłuszczowej, bo pracujemy do 3,5 mm w głąb, ale w przypadku tkanki tłuszczowej, moi drodzy, na podbródku musimy cię wziąć protokół głębszy, czyli na podbródku musicie, moi drodzy, trochę ustalić większą energię, czyli taką energię jak w przypadku trochę blizn potrądzikowych. I moi drodzy, musicie zdać sobie też sprawę, że trochę dłużej to się może goić, czyli te ślady po RF-ie mogą troszeczkę dłużej zostać. Ale nie mając na przykład HIFU, możecie, no nie zastąpi oczywiście to HIFU, ale jeżeli na przykład zrobicie lipolizę iniekcyjną, czy zrobicie mezoterapię mikroigłową i zastosujecie V-Slim z Volumetica, to możecie sobie sięgnąć po RF-a mikroigłowego i zastosować procedurę tak zwaną na 3. Czyli procedura, która wygląda w ten sposób, ja Wam już tutaj pokażę. O, przejdę sobie. To jest ta, moi drodzy, procedura żuchwa i podbródek, ale moi drodzy, tutaj żuchwa i podbródek jest zrobiona w takiej fazie intensywnej, aktywnej rewitalizacji. Ale moi drodzy, popatrzcie, tu jest tylko 1, 0, 1, 2, czyli nieduże głębokości w przypadku podbródka. Ale jeżeli podbródek ma nadmiar tkanki tłuszczowej dość znaczny, to moi drodzy, możecie sobie zaczynać od 2,5 do nawet 3,5. Czas ekspozycji od 0, 2, 0, 3, moc próżni 2 i 60-90 energię. Słuchajcie, idźcie w kierunku 90, to mówię od razu. I później zmniejszacie sobie o 20%, czyli jak zrobiliście na przykład 3, na przykład 2 głębokość, to później 2,9 na przykład, a na koniec 2,5 i zmniejszając sobie RFA o 10, czyli 80-70. Trzymając ekspozycję do 0,2 czas ekspozycji energii. Dlaczego to jest bardzo istotne? Bo bardzo dobrze jest to też połączyć właśnie z lipolitykami. Znowuż trochę to będę mówił. Jeśli ktoś ma HIFU, to nie musicie mieć lipolityków. Robicie sobie HIFU i po HIFU robicie sobie za 2 tygodnie RF-a mikroigłowego i macie naprawdę po prostu rewelacyjne efekty na podbródku. Ale jeżeli się nie ma, co się chce, a ma się, co się ma, to sięgacie po lipolityk i najpierw, moi drodzy, dobrze jest zrobić lipolityk, odczekać 2 do 3 tygodni, zależy jak producent rekomenduje, na opakowaniu czy też po szkoleniu i dopiero wtedy zrobić RF mikroigłowego. Moi drodzy, wierzcie mi, efekty będą porażające, tylko nie 1, 2 igły, nie 1, 0, tylko, moi drodzy, musicie te igły iść dalej, głębiej muszą być, tak jak Marta to napisała, dlatego później nie ma efektów, bo muszą być te terapie kojarzone, bo to nie jest tak, że jedno urządzenie zastąpi nam wszystko, dlatego bardzo często, jak się wchodzi do gabinetu, trzeba mieć wiele sprzętów. Wiele sprzętów trzeba mieć, dlatego że to jest trochę mniej więcej tak, jak z ziołami i z lekami. Są osoby, które świetnie, miałem taką klientkę, która rozpisywałem jej zioła,
i nie mogłem jej wybić helikobaktera w ogóle. Pozdrawiam cię, Agnieszka z Kujawsko-Pomorskiego. No i chodziła po lekarzach, no i oczywiście tam były inhibitory, antybiotyki, ale ona się uparła. I myśmy dopiero to wybili, moi drodzy, terapiami kojarzonymi, czyli były zioła te nasze klasyczne, ja je zwiększyłem dawkowanie i picie częstsze niż 2 razy dziennie do 4 razy dziennie. Do tego dołożyłem, moi drodzy, propolis i do tego, moi drodzy, dołożyłem pierzgę. A oprócz pierzgi dołożyłem duże dawki, moi drodzy, kapsułek z oregano. I poszło. Poszło, moi drodzy, bardzo ładnie. I to tak samo jest z tym podwródkami. Ja przyznam się wam, że ja różne rzeczy testuję na sobie i sprawdzam. I mam taką zaprzyjaźnioną panią doktor, u której jestem zresztą w sobotę, w piątek i będę miał przyjemność tam być może takiego live'a robić. I ona mi też tam pewne rzeczy mówiła, że po tym będą efekty, a po tym nie było efektów. I ja jej mówię, słuchaj, no płacąc u ciebie za taki zabieg, mówię, taką kwotę, no nie było tych efektów. Ona mówi, to niemożliwe. Ja mówię, no zobacz. Ja mówię, a ja sam sobie zrobiłem, mówię u siebie, mówię w gabinecie, pewnymi zabiegami z HIFU i mnie podbródek spadł. Mówi, zobacz, jak on ładnie się wklęsł. A mówię, a u ciebie, mówi, miało być po 2 tygodniach cokolwiek ruszyło, a ja nie widziałem żadnego efektu, poza tym, że byłem spuchnięty jak balon po prostu. Tak więc chcę wam powiedzieć, że to bardzo fajnie będzie działało, czyli RF mikroigłowy na głębszych igłach, które będziecie, moi drodzy, stosowali na czasie ekspozycji od 0,2 do 0,3 i mocy 90 W, to tak minimum, moi drodzy. Dlatego tutaj będziecie musieli znieczulić osobę i nałożyć, moi drodzy, po prostu krem z lidokainą, bo przy tej energii, mówię wam od razu, nie wytrzyma, bo robimy 3 przejścia. Mocne, słabsze i najsłabsze. I od lipolizy iniekcyjnej odczekamy. Możemy zrobić oczywiście RF-a mikroigłowego właśnie na tych głębokich z Volumetica i zastosować V-Slim i wtedy możecie sobie, moi drodzy, odczekać w granicach od tygodnia do 2 tygodni w zależności jak goi się przy tak głębokim uderzeniu i przy tak głębokich wbiciach igieł, jak szybko goją się te zmiany. Pamiętamy o witaminie C i w dużych dawkach, nawet, moi drodzy, muszę wam powiedzieć, te dawki mogą być nawet do 8-10 tysięcy jednostek dziennie, tak żeby naprawdę te efekty osiągać, no, dość spektakularne, jeżeli chodzi o podbródek i działanie z podbródkiem. I tu macie, moi drodzy, odpowiedź, w jaki sposób będziemy sobie działali. Czyli RF mikroigłowy, lipoliza iniekcyjna, HIFU i wszystko możecie, moi drodzy, ze sobą przeplatać, oczywiście w zachowaniu odpowiednich czasów, o których też, moi drodzy, powiedziałem. Jak można to połączyć, moi kochani, z nićmi? Nićmi PDO, czyli polidiksanone, nowe i PLA, czyli te, które ja lubię, kwas polimlekowy i PCL, polikaprolakton. I tutaj, moi drodzy, są jeszcze te nici bardzo teraz popularne, haczykowate, szczególnie te Aptos, które cieszą się, też są gładkie i też się stosuje do remodelingu, moi drodzy, do rzeźbienia. Mogą być te też tornado i inne nici, i spiralne i takie. Natomiast krótko, ja, żeby o nich nie za bardzo, nie za długo się rozwodzić, ja tylko pokażę, bo to będzie, myślę, że dla was istotne, nici haczykowate. To są takie nici, bo często mnie pytają osoby, no dobrze, a czym się różnią nici takie PDO, PLA od nici haczykowate? No, różnią się, kochani, tym, że nici haczykowate, jak się zakłada, wprowadza się i one ciągną i zaczepiają. Przez to, moi drodzy, następuje ten efekt podciągnięcia do góry. Nici haczykowate często, te aptos zakłada się i no, trzeba znieczulić to miejscowo. Po nich są, moi drodzy, też czasem niektórzy podają witaminę C. Iwonka pyta, a jak długo z tą witaminą C? No jeżeli są, powiem tak, przy HIFU tak, z tą witaminą C nie musimy szaleć. Ale przy RF-ie mikroigłowym, przy tej procedurze i przy mezoterapii mikroigłowej, to pierwsze 3 dni to na pewno po 8 tysięcy do 10 tysięcy jednostek, a później, moi drodzy, schodzimy do na przykład 3-4 tysięcy i docelowo tam 2 tysiące naprawdę w zupełności nam wystarczy.
No i teraz tak. Ja tutaj mam taki rysunek, który Wam zaraz pokażę, żebyście już wszystkiego nie musieli tutaj przeglądać w mojej tej prezentacji. Pamiętajmy, że przy tych niciach PDO to mamy stymulację produkcji też kolagenu, uzyskuje się odmłodzenie i wygładzenie też skóry i dlatego ja lubię łączyć je z RF-em mikroigłowym i z HIFU, bo najpierw się robi RF-a i najpierw HIFU, żeby zagęścić skórę, a później robić właśnie te nici. Ale moi drodzy, taka rzecz, którą ja dla Was tutaj przygotowałem i którą chcę pokazać, ale sobie tylko w prezentacji poprawię, bo dzisiaj mówimy o podbródku, a nie mówimy o wszystkich innych rzeczach, które nas najmniej będą interesowały, ale to muszę Wam pokazać, bo bez tego to nie pójdziemy, moi kochani, dalej. No i to Wam pokażę. W przypadku, moi drodzy, podbródka, jeżeli ktoś ma robione oczy, miał zrobione nici, no różnego rodzaju, to musimy pamiętać, że nie możemy strzelać falą ultradźwiękową i nie możemy robić RF-a mikroigłowego, bo to, co tam jest wprowadzone, moi drodzy, rozpuści się. A jak się rozpuści, to puszczą te nici i różnie może z nimi być. Tak więc zobaczcie sobie, moi drodzy, jak te nici tutaj wprowadzamy. Czyli mamy procedurę, że na przykład tutaj są niebieskie, niebieskie są w poziomie, czyli mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście nici przy klasycznym takim podbródku, na no jaką będzie większy, to czasem jest i nawet 20 i 30, a w pionie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście tutaj. I ściągamy, moi drodzy, w dół, tak, żeby te nici sobie, moi drodzy, jeszcze popracowały i dawały te efekty. Czyli widzicie, i wtedy możemy sobie, moi drodzy, przechodzić do remodelingu kości żuchwy, czyli pracować kość, opracowywać sobie kość żuchwy, jak zrobicie spalanie tej tkanki tłuszczowej w obrębie podbródka. Bo co Wam zarobienie modelingu żuchwy, jeżeli ten podbródek będzie tak duży, że moi drodzy, tej tkanki tłuszczowej jest tak dużo, że to w ogóle nic Wam nie da, żaden kwas hialuronowy, a wręcz oszpeci, bo więcej kwasu hialuronowego spowoduje większą objętość, a tym samym osoby jeszcze będą grubiej wyglądały i nieestetycznie, nieładnie i nieatrakcyjnie. Tak więc to, żebyśmy, moi drodzy, wiedzieli. Podsumowanie dzisiejszego webinaru, moi drodzy, dotyczącego remodelingu podbródka i wyszczuplanie podbródka. Pamiętajmy, że mamy technologię HIFU, mamy technologię RF-a mikroigłowego, mezoterapii mikroigłowej, mezoterapii igłowej w formie lipolityków, czyli iniekcyjnej. Mamy, moi drodzy, również terapię w połączeniu z mezoterapią mikroigłową, które możemy naprzemiennie łączyć. Jeżeli chodzi o sam podbródek, przy tej ilości strzałów, to mówiłem na HIFU, 480 nawet strzałów, musimy cenę, moi drodzy, założyć na poziomie takiego klasycznego podbródka w granicach 600 do nawet 800 zł za podbródek, jeżeli jest to samo HIFU. Jeżeli jest sam RF mikroigłowy, czyli robimy samego RF-a mikroigłowego na tych dłuższych igłach, o których mówiłem, w dłuższej terapii łączonej, to moi drodzy, cena powinna się kształtować w granicach od 400 do 500 zł, to jest maks. Ilość kaset 20 na 25 igieł, czyli ilość tych strzałów, powinna być dostosowana do wielkości tego podbródka, no ale zakładam, że pierwsze przejście to powinno być w granicach gdzieś około 40-50, drugie tak samo i trzecie tak samo. Jeżeli robimy mezoterapię mikroigłową, z zachowaniem ampułki V-Slim i kadridża, no to ta cena powinna się kształtować w granicach tam powiedzmy 200 zł, nie więcej. Myślę, że to jest kwota maksymalna. Jeżeli byśmy do tego dopinali mikroprądy Hydra Prime, to w przypadku HIFU dokładałbym je gratis. W przypadku RF-a mikroigłowego w ogóle bym ich nie dokładał, bo po pierwsze tam i mezoterapii mikroigłowej też bym nie dokładał, dopiero może po kilku dniach, ale gdybyśmy same je robili, to cena nie powinna być większa niż tam
80, między 80 a 130-140 zł, bo to nie przesadzajmy, nie jest też zabieg pełen, tylko na wybranym obszarze. No i pamiętajmy, że jeżeli będziecie to łączyli z lipolitykami, z lipolizą, no to trzeba liczyć się z innymi kwotami. Kto bawi się w nici, musi zdawać sobie sprawę, że nici liczy się od jednostkowo jednej nici, czyli tyle, ile nici się wprowadzi, tyle to będzie kosztowało. O tym nie będę mówił, bo to przecież, moi drodzy, nie webinar o niciach, ale musimy też pamiętać, moi drodzy, że po niciach nie strzelamy. Wskazania i przeciwwskazania, w miarę omówiłem, witamina C po zabiegach, szczególnie z RF-em mikroigłowym, mezoterapią igłową, lipolityczną i mezoterapią mikroigłową, wręcz wskazana w dużych ilościach, dlatego żeby, moi drodzy, te obrzęki nie były. Co się dzieje? Takie wskazówki dla Was, moi drodzy, jeżeli klient spuchnie. A puchną, i to mówię od razu, niemało te osoby puchną. Kochani, jeżeli klient Wam puchnie, i to puchnięcie jest duże. Duże w sensie takim, że widać ewidentnie, że się utrzymuje. To są dwie metody, moi drodzy. Jedna metoda to do domu od razu proszę, żeby sobie klient zakupił u Was. Najlepiej, moi drodzy, żeby to było na przykład albo preparat tylko tam, gdzie nie był RF mikroigłowy. Przy HIFU czy przy tym mikroprądach, na przykład żel z ekstraktem ze śluzu ślimaka i najlepiej, moi drodzy, takie naciągane maski, które na ucho się tu zakłada, na brodę. Można sobie w domu nawet, słuchajcie, zakupić to, co tanie naprawdę rzeczy, tam można na necie kupić to za 8 zł, taką maskę silikonową, którą później się myje i to można sobie nakładać i nakładamy grubszą warstwę i tą maskę silikonową tylko na ten obszar tu nakładamy i zostawiamy. Jeżeli były mikronakłuwania, postaramy się, moi drodzy, żeby to była ampułka V-Slim, żeby sobie zakupił klient na przykład tych ampułek, czy w wersji detalicznej może zakupić, czy w wersji profesjonalnej, odsprzedać dwie, trzy ampułki, nakładamy ampułki, miejsce i dociągamy. I tak, moi drodzy, ten obrzęk będzie mniejszy. Co w sytuacji, gdyby ten obrzęk był bardzo duży? Jest, moi drodzy, jeszcze taka opcja, że można sobie kupić zwykły Voltaren Max, taki w aptece, który ściąga obrzęki, wyciąg zarniki, moi drodzy, bardzo dobrze też działa na tego typu rzeczy, tak więc, który na przykład u nas jest w płynie, moi drodzy, A1 do oczyszczania wodorowego, ale w zupełności to powinno wystarczyć, V-Slim powinien wystarczyć i ten krem ze śluzem ślimaka. One naprawdę dużo zrobią, zdejmą ten obrzęk, moi drodzy, z tych miejsc. I od cała, moi drodzy, taka filozofia dotycząca zabiegów na podbródek, które mam nadzieję, że są dla Was pomocą w robieniu terapii takich skutecznych. Możecie to, moi drodzy, fajnie wprowadzić do gabinetu dużo osób, a w najbliższych dniach będę mówił o kolejnych rzeczach, które będą zapowiadane, czyli w sobotę będę mówił o Magnifio, czyli o fali elektromagnetycznej o godzinie 20. Będę mówił, zdaje się, że chyba jutro albo pojutrze, będę mówił, moi drodzy, o zastosowaniu, o terapiach ziołowych na kanale Time for Herbs, czyli będę mówił o przewlekłych zapaleniach gardła, infekcjach gardłowych, bo to jest sezon teraz, tak więc tu dużo ludzi mnie o to pytało. I będę też mówił, moi drodzy, o tak zwanym napięciu i stresie, czyli które zioła nam pomagają normalnie funkcjonować w ciągu dnia, ale żebyśmy mogli się wysypiać i normalnie też w tej pracy funkcjonować w tych naszych, moi drodzy, cięższych czasach. Ja Wam bardzo dziękuję, jak zwykle, za gościnę dzisiaj. No i wszystkich, którzy będą odsłuchiwali gdzieś tam później mnie na YouTubie, zapraszam do spotkań z nami. Kto tam nie ma naszych urządzeń albo jest zainteresowany pokazami, spotkaniami, to zapraszam do kontaktu. Przyjedziemy, zrobimy, pokażemy, tak żeby naocznie zobaczyć te efekty, żebyście mogli później, moi drodzy, to wszystko sobie w tych swoich cudownych gabinetach uskuteczniać i na tym dobrze, moi drodzy, pracować, tak żeby te efekty osiągać jak najlepsze, no i żeby klienci wszyscy, moi drodzy, byli z tego zadowoleni. Ja ze swojej strony dziękuję za.